Podobne się stało Królestwo Niebieskie człowiekowi, który posiał dobre nasienie na roli swojej. Człowiekiem, który sieje dobre nasienie na roli swojej, jest Pan Bóg. Nasieniem jest Jego wola, są przykazania, rady, siejbą są natchnienia, rolą serca ludzkie. Śpią ludzie, kiedy zaniedbawszy Bożych natchnień idą za swymi rządzami, nie wykonują dobrych uczynków, zaprzestają czytania książek religijnych, gorącej i częstej modlitwy, rachunku sumienia, rozmów z pobożnymi osobami. Nieprzyjaznym człowiekiem jest zły duch, nazwany człowiekiem dlatego, że w swoich poduszczeniach często się ludźmi posługuje, niekiedy sam postać ludzką przybiera i rządzą cielesnym schlebiając konkol zasiewa, tak iż ci, którzy niegdyś według Ducha Bożego wszystko rozpoczęli, według ciała kończą. O pierwszeństwo się ubiegają, o zaszczyty, wygody we wszystkim, w pokarmach, odzieniu, mieszkaniu itd. To wszystko zły duch na pszenicę dobrych codziennych uczynków rzuca, ażebyśmy je nie pilnie dla czci Boga i pożytku własnego odbywali, ale opieszale i dla ziemskiej znikomej zapłaty. O Boże dobry, jakże często tak bywa, a tymczasem prawda odwieczna żali się na to, mówiąc: zaprawdę powiadam wam, odebrali zapłatę swoją, godną ich trudów i pomysłów, to jest próżni próżną i przemijającą. Poznaj więc, bracie drogi, jak marną jest rzeczą, gdy za te trudy, którymi mogłeś pozyskać nagrodę wieczną, otrzymujesz tylko krótkotrwałe pociechy, poważania i wygody. Nie pragnij, aby ci za pracę, nie w czasy i mozoły twoje w tym życiu płacono. Podobne się stało Królestwo Niebieskie człowiekowi, który posiał dobre nasienie na roli swojej. W tej Ewangelii wyjaśniony mamy początek, postęp i koniec, tak dobrych jak złych. Dobrych Pan Bóg sieje, oto ich początek. Dobrzy wzrastają, oto postęp. Dobrzy zbierają się do gumna, oto koniec. Źli zasiewani są przez nieprzyjaznego człowieka i to jest ich początek. Mogą rość aż do żniwa i to ich postęp. Rzucają się w ogień i to ich koniec. Zważ, bracie drogi, zważmy wszyscy, do których należymy, czy do dobrych, co są pszenicą, czy do tych, co konkolem. Jeśli źli się nad tobą pastwią, to pszenicą jesteś. Jeśli się ty nad dobrymi pastwisz, to konkolem jesteś. Porać się języka swego, a on ci wszystko wyjaśni. Podobne się stało Królestwo Niebieskie człowiekowi, który posiał dobre nasienie na roli swojej. Rozważmy cechy tego siewcy dobrego. Pierwsza, że sieje nasienie dobre, bo co Bóg czyni, to dobrym jest. Druga, że sieje na swojej roli, nie na cudzej. Na swojej dlatego, że ją stworzył, odkupił. Na swojej dla naturalnej, jaką ma nad każdym człowiekiem władzy. Tak iż nie ma nikogo, kto by się mógł oprzeć woli Jego. Na swojej dla dobrowolnego z naszej strony oddania się Bogu na chrzcie świętym. I później tyle razy podczas żalu za grzechy, podczas spowiedzi. Trzecia, że cierpliwie znosi zasianie konkolu i konkol. Czwarta, że tak dba o dobre nasienie, iż ze względu na jego bezpieczeństwo oszczędza konkol aż do żniwa. Pokazuje się tu jego roztropność, bo z początku konkol i pszenica prawie podobne są do siebie, tak jak i potępieńcy zaczynają czasami dobrze, a wybrani niekiedy źle. Czasami jedni i drudzy zaczynają i przez jakiś czas postępują dobrze i odwrotnie, jedni i drudzy zaczynają i postępują źle. Stąd niełatwo jest potępieńca odróżnić od wybranego, dopóki nie nadejdzie żniwo, to jest godzina śmierci. Piąta, że po dojrzeniu pszenicy oddziela ją od konkolu i do gumna swego składa, a konkol w ogień rzuca, według owych słów apostoła narodów, które przeznaczył, te wezwał, a które wezwał, te też usprawiedliwił, a które usprawiedliwił, te też uwielbił. Szczęśliwy i stokroć szczęśliwy, jeśli z ową pszenicą będę, biada mi, jeśli z konkolem. A gdy ludzie spali, nieszczęsne to spanie, które powoduje zasianie konkolu. I chociaż ludziom ospalstwo wielką szkodę przynosi, nie ma jednak nic nadeń pospolitszego. Któż wolny jest od gnuśności i lenistwa w służbie Bożej? Patrzmy, co w czasie snu spotkało mężów skąd inąd najdzielniejszych. Noe podczas snu obnażywszy się od własnego syna wyśmiany został. Samson, kiedy spał przez Dalilę, był zdradzony. Sisarem śpiącego zabił Jachel. Holofernesowi śpiącemu Judyta ucięła głowę. Mifibozet podczas snu przez zbójców w samo południe zamordowany został. Dawid podczas snu byłby zginął, gdyby go Mikal nie była w czas obudziła i do ucieczki nakłoniła.
Saul prawie śpiący zginął. Kiedy oczy uczniów Chrystusowych od snu były obciążone, szatan pożądał, aby ich przesiał. Otrząśnij się zatem, bracie drogi, z ospalstwa, słuchaj, co mówi apostoł święty Paweł, powstań, który śpisz, bo już czas jest ze snu powstać. Niebezpiecznym jest spanie. Jeśli tylu i tak wielkim mężom na złe się obróciło, to cóż z tobą będzie? Prawdziwie czas jest, drogi Jezu, abyśmy ze snu powstali. Już tyle lat upłynęło życia naszego, a my jeszcze śpimy. Ty wołasz: Szymonie, czemu śpicie? Czuwajcie, a módlcie się. Oto oblubieniec przychodzi, wyjdźcie naprzeciw niemu. A my, podobnie jak owe panny głupie, kiedy oleju należało szukać i lampy gotować, spaliśmy. Dopiero wtedy oleju szukamy, kiedy już jest za późno. Ze wstaniem marudzimy, z chwili na chwilę zwlekamy, mówiąc jak ów leniuch: jeszcze trochę, zaraz, zaraz, ale to zaraz przedłuża się i przedłuża. Oczuć mnie, Panie, błagam Cię pokornie, zagrzmij nade mną wielkim, mocnym głosem, abym się obudził i strzegł własności mojej. Przyszedł nieprzyjaciel jego i nasiał konkolu między pszenicą i odszedł. Rozpatrzmy cechy tego nieprzyjaciela. Pierwsza, że jest bardzo zawzięty na nas. Chrystus Pan nazywa go mężobójcą, bo jedynie chodzi mu o szkody, ruiny, zabójstwa, zguby. Okrucieństwo i chytrość jego są niesłychane. Druga, że przy czynieniu zasadzek na nas zwykle się stosuje do naszych upodobań i często nas kusi za pośrednictwem ludzi. Trzecia, że w nocy działa, bo kto źle czyni, nienawidzi światłości, aby się nie okazały sprawy jego, że złe są. W nocy więc działa, to jest obłudnie, podstępnie i znienacka. Owszem, sam grzech nocą jest, a on jest książęciem ciemności. Czwarta, że przychodzi, kiedy ludzie śpią. Głównie bowiem zwodzi ludzi zły duch bezpieczeństwem i niedbalstwem. Tymi dwoma drogami najczęściej się do nich dostaje. Dlatego apostoł upomina: bracia, trzeźwimy bądźcie, a czuwajcie. I Chrystus Pan bardzo często: czuwajcie i módlcie się. Piąta, że sieje konkol, bo zły złe robi. Wszelkimi siłami stara się, jeśli nie całkiem pozbawić nas zbawienia, to przynajmniej przeszkodzić i utrudnić. A przystąpiwszy słudzy gospodarscy rzekli mu: Panie, Izaliś nie posiał dobrego nasienia na roli Twojej? Jest to głos naprzód apostołów dziwiących się, dlaczego wierni tak o zbawienie swoje nie dbają i tak na kary piekielne nie pamiętają, tak o Bogu i strasznym Jego sądzie zapominają, chociaż się za chrześcijan i uczniów Chrystusa mają, naukę Jego jako nasienie tyle razy na roli serca swego sieją. Powtórę, jest to głos kaznodziei, ojców duchownych i w ogóle wszystkich Boga miłujących, którzy idąc i płacząc rzucają nasiona swoje, a jednak nie odnoszą stąd snopków do gumna Bożego. Izaliś, Panie, dobrego nasienia nie posiał przez posługę naszą, a któż uwierzył opowieści naszej? Oto rola ludzka pełna konkolu i chwastów przeróżnych. Biada nam, jeśli ta skarga pracujących nad naszym zbawieniem słusznie się do nas odnosi. Po trzecie, jest to głos szatana z Boga, aniołów i sług Bożych szydzącego, że tak mały pożytek z pracy swej około zbawienia ludzkiego odnoszą, on zaś duch zły tak wielki, że synowie tego świata roztropniejsi są w rodzaju swoim nad synami światłości. Po czwarte, jest to głos człowieka czyniącego sobie wyrzuty, gniewającego się na siebie, wyznającego przed Bogiem słabość i niestałość swoją. O Panie, ileż razy siałeś nasienie dobre na sercu moim, ileż razy i ja czyniłem postanowienia dobre podczas modlitwy, podczas czytania i rozmyślania, że już się poprawię, że się już wezmę do pracy nad zbawieniem moim. Skądże bierze się we mnie konkol? Oto przez opieszałość moją, gnuśność i lenistwo pozwoliłem, że szatan nasiał konkolu. Skąd tedy konkol ma? Bardzo to pożyteczne pytanie, bardzo potrzebna wiadomość. Skąd, bracie drogi, rola serca twego konkol ma? Czyliż nie posiałeś dobrego nasienia? Czyliż nie przyrzekałeś tyle razy, że Bogu chcesz służyć i Bogu się podobać? Czyliż cię rodzice, nauczyciele, starsi nie nakłaniali do tego, abyś przyrzeczeniom swoim był wierny? Czyliż codziennie tego nasienia na roli twego serca nie siejesz, gdy pacierz mówisz, gdy dobre książki czytasz, gdy sakramenta święte przyjmujesz, rady zasięgasz, zachętę słyszysz, przykłady widzisz? Skądże więc bierze się ten konkol wad, nieumartwień, szemrań, wyrzekań, niezgód, innych wykroczeń języka, oczu i rąk? Oto stąd, że śpią ludzie, że pierwotnej żarliwości zaprzestają i dlatego nieprzyjaciel to złe posiał. Któż to jest ten nieprzyjaciel? Miłość własna, wola własna, sąd własny, zażyłość występna, nieunikanie okazji, względy ludzkie, nieufność i posądzanie innych. Rozproszenie umysłu, nieposkramienie żądztwa, wola języka, niestrzeżenie pilne serca, niedbałe sumienia, roztrząsanie, opieszałość podczas rozmyślania i modlitwy, niebaczność w rozmowie z drugimi. Wszystkie te wady są to nieprzyjaciele, jest to konkol. Gdyby ich nie było, to by konkolu i złego ducha nie było i nie potrzebowałbyś pytać, skąd się na roli mego serca konkol bierze.
Czyliż ci Bóg nie użyczył tyle środków do prowadzenia życia według Jego woli świętej? Czemuż tak rozproszony jesteś? Czemu tak odbiegasz od wytkniętej ci drogi? Oto dlatego, że śpisz, że rzadko szczerze się modlisz, rzadko serce swe ruszysz, ciągle się chwiejesz, to na jedną, to na drugą stronę przechylasz. I na co się przyda, gdyby kto nawet 10 000 miał mistrzów, jeśli sam jest leniuchem i nic po niem? Skąd tedy kąkol ma? Ci, co nad zbawieniem drugich pracują, co dobre nasienie się ją ucząc, radząc, pisząc, a widzą, że się zgorszenia w Królestwie Bożym nie zmniejszają, ale raczej zwiększają, słusznie pytać się mogą, skąd tedy kąkol ma? Lękać się powinni, czy to czasem nie ich wina, że pomimo tylu prac tak mały owoc? Bo kto sobie zły, to komuż może być dobry? Stwierdzaj przykładem to, czego nauczasz słowem, a na pewno nie będziesz potrzebować się pytać, skąd rola, którą uprawiasz, kąkol ma. Chcesz, iż pójdziemy i zbierzemy go. Cechą człowieka gorliwego i chwałę Bożą miłującego jest po pierwsze, że sieje nasienie na roli Bożej. Po wtóre, że uważa, jak wzrasta. Po trzecie, że na kąkol daje baczność zaraz po jego ukazaniu się. Po czwarte, że udaje się do Boga za pośrednictwem modlitw, ukazuje mu złe i o pomoc prosi. Po piąte, że jest gotów, jeśli Bóg rozkaże, zebrać kąkol. Błogosławieni słudzy owi, którzy tak czuwają nad wolą Pana swego. Ale biada tym, którzy i nie czuwają jak należy, nie okazują ochoty, gdy Pan rozkaże do wyrwania kąkolu, zwlekając z dnia na dzień, wymówki znajdując. Obym nie był z ich liczby, daj to, Panie Boże.